Zakup nowego auta z salonu wydaje się sprawą banalnie prostą. Wybierasz silnik, wyposażenie, kolor, odbywasz jazdę testową i prędzej lub później możesz cieszyć się ze swojego nowego, wymarzonego samochodu. Wydaje się proste? Proste. Czy aby na pewno? Jeśli jesteś osobą, która uważa, że tyle wystarczy, aby kupić nowy samochód i kupić go dobrze, to świetny moment na wyłączenie tego filmu. Czasem lepiej wiedzieć mniej niż niepotrzebnie się denerwować. Jeśli jednak chciałbyś być zabezpieczony z każdej strony, serdecznie zapraszam. Na początek lakier. Mimo że wielu klientów wielokrotnie słyszało o przypadkach lakierowania nowych aut i o tym, że odbierając auto z salonu, klient nie wie, że jego nowy lakier jest nowy tylko z nazwy, praktycznie nikt tego nie sprawdza. Uważam jednak, że warto poświęcić 5 minut podczas odbioru swojego nowego samochodu, za który zapłaciliście dużo albo bardzo dużo pieniędzy. Kolejna rzecz to wiek auta. Po podjęciu decyzji o zakupie czeka Cię wraz ze sprzedawcą proces wyszukania konkretnego Twojego wymarzonego modelu. Proces może okazać się bardzo prosty, bo to wymarzone auto może stać za Twoimi plecami w salonie albo na placu dealera. Często usłyszysz też, że jest ono ze stoku. Pamiętaj, aby zawsze zapytać o datę jego produkcji. Nie dotyczy to oczywiście aut, które będą produkowane dopiero po złożeniu zamówienia. Jeśli jednak samochód dostępny jest w krótkim terminie, podkreślę jeszcze raz, ustal datę jego produkcji. Może się bowiem okazać, że samochód został wyprodukowany wiele miesięcy temu. Dlaczego jest to tak ważne? Bo warto byłoby ustalić miejsce jego dotychczasowego postoju. Mógł on bowiem przez kilka albo nawet kilkanaście miesięcy stać w ciepłym garażu, co jest raczej mało prawdopodobne. Mógł być schowany pod chmurką, co jest bardzo prawdopodobne. Mógł być też autem wystawowym. Pamiętaj, aby nie dać się zbyć stwierdzeniem, że auto pochodzi ze stoku, bo może to oznaczać wszystko. I tak naprawdę, jeśli samochód wyprodukowany był wiele miesięcy temu, mógł on być na przykład autem wystawowym u innego dealera. Mogło w tym czasie wsiąść do niego kilkaset osób, wsiąść, podotykać, czasem coś niestety zepsuć. Dealerzy po prostu często wymieniają się samochodami, bo nie są w stanie mieć każdego modelu od ręki. Nie twierdzę oczywiście, że taki samochód jest niewarty uwagi, bo jest to nadal nowy samochód. Warto jednak zawsze przyjrzeć mu się ze zdwojoną uwagą, bo może znaleźć się coś, czego czasem nie widać na pierwszy, drugi, a może nawet trzeci rzut oka. Na koniec finansowanie. Gdy już uda się znaleźć wymarzony egzemplarz, zostaje kwestia ceny i finansowania. Pamiętaj, aby ceny samochodu podanej w katalogu nie traktować jako ostateczną. Każdy dealer ma mniejsze lub większe możliwości negocjacji. To tak naprawdę od Ciebie zależy, gdzie i za ile kupisz dany samochód. Twoim rabatem nie musi być też upust na samej cenie. Mogą to być opony, mogą to być darmowe przeglądy, może to być hak czy bagażnik dachowy. Nie chodzi oczywiście o to, aby kłócić się z dealerem o każdą złotówkę albo rozsyłać maile po całej Polsce i szukać najlepszej oferty. Warto jednak znaleźć takie rozwiązanie, które zadowoli każdą ze stron. Finansowanie to także to, w jaki sposób zapłacisz za samochód. Jeśli płacisz kartą, nie ma tematu. Jeśli jednak szukasz kredytu albo leasingu, nie zawsze taki produkt oferowany w salonie będzie najkorzystniejszy. Jeśli jest to kredyt albo leasing oferowany w banku własnym marki, ciężko będzie znaleźć lepszą ofertę. Jeśli jednak sprzedawca proponuje Ci leasing w jakimś innym banku, pamiętaj, aby jego cenę negocjować dokładnie tak samo, jak negocjujesz cenę towaru na Allegro. Mógłbym w tym momencie rozwinąć temat najmu, leasingu, kredytu, ubezpieczenia gap czy jakichś akcesoriów, które trzeba kupić od razu do samochodu. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, który właśnie się kończy, daj znać w komentarzach. Jeśli macie w ogóle jakieś pytania, piszcie śmiało, będę wtedy wiedział, o czym chcielibyście jeszcze usłyszeć. Trzymajcie się. Cześć.